Witam Was w kolejnym filmiku. Dzisiaj chciałam Wam pokazać basen dla psa. Jeszcze nie ma może sezonu wakacyjnego, jeszcze w sumie daleko trochę do sezonu wakacyjnego, ale takie przesyłki idą dość długo, dlatego postanowiłam wcześniej zamówić basen. Zawsze w sumie chciałam mieć basen dla pieska. Moje pieski korzystają z takiego basenu dla człowieka. Wieszcie, dla dzieci taki mały, tak jak oglądasz nasze filmiki ze wsi, to właśnie tam, które nagrywałam na wsi, to właśnie tam widzieliście takie baseny, które tak naprawdę są przeznaczone dla dzieci, a moje pieski do nich sobie wchodziły latem, żeby się ochłodzić, ale teraz będą miały swój basen dla psa przeznaczony i oczywiście już Wam go pokazuję. Dopiero właśnie dzisiaj do mnie przyszedł. Jeszcze nie wiem, na jakiej zasadzie to działa, ale zobaczcie, tutaj mamy w ogóle jakieś otwarcie i to jest zamykane, w ogóle zakręcane, więc zaraz rozłożymy sobie ten basen i zobaczymy, na jakiej to jest zasadzie, bo to jest specjalny w ogóle basen naprawdę dla piesków przeznaczony. Zaraz go rozłożę i do Was wrócę. Majeczka już poszła sprawdzić, czy da się tam wejść. Majeczka, czy tak chętnie będziesz wchodziła, będzie woda w środku. I jak widzicie, naprawdę fajnie wygląda ten basen i tak Maja wygląda w stosunku do niego, więc jest całkiem spory. Chociaż chyba jest to rozmiar właśnie S, ten mniejszy, bo jeszcze był do wyboru większy, chciałam mniejszy. I co jest fajne, to to, że nie musimy go pompować. Basen jest już taki gotowy, bez żadnego nadmuchiwania, bez pompowania go, nie musimy tylko używać pompki, niczego, tylko po prostu go rozkładamy i basen już jest gotowy. Ma specjalne ogólnie powierzchnie, żeby piesek nie podrapał pazurkami go i żeby nie zaszło, nie, znaczy żeby się nie przebił, żeby woda nie wyciekała. Ale właśnie mi się podoba to, że nie musimy go pompować, bo takie baseniki, które jakieś kupiłam dla moich piesków, które tak naprawdę były przeznaczone dla dzieci, to właśnie musiałam go pompować. A ten nie trzeba w ogóle pompować, możemy go wziąć na wakacje, czy nawet w domu pieskiemu zrobić, żeby je schłodzić latem. No czy zabrać gdzieś ze sobą i po prostu nie musimy go pompować, tylko tak jak kładziemy, rozkładamy i jest już gotowy do użytku. I oprócz tego jeszcze, tak jak Wam pokazywałam, to pokrętło, co o nim otwieramy, to zauważyłam, że to jest do spuszczania wody, więc naprawdę fajna opcja, bo zawsze miałam ten problem, że trzeba basen brać, przenosić, wylewać gdzieś wodę z niego, a tutaj naprawdę nie trzeba się tak męczyć, tylko odkręcamy kurek i wodę wylewamy, więc już Wam to pokazuję. To pokrętło znajduje się z tej strony i do tego właśnie służy. Otwieramy. No zobaczcie, woda nam sama wylewa się i po prostu nie musimy się męczyć gdzieś przenosić tego basenu, czy coś z nim robić, wylewać sami, tylko właśnie odkręcam i woda się wylewa. Naprawdę bardzo mi się podoba ta opcja. Jednak póki na razie jeszcze nie ma sezonu na kąpiele, bo myślę, że tak bardziej będzie w maju albo w czerwcu, żeby właśnie pieskom rozkładać taki basenik w domu, czy nawet jak gdzieś będziemy jechać i zabierać go ze sobą na wakacje, to możemy go wykorzystać jeszcze na jedną rzecz, czyli na przykład na coś w rodzaju basenu z kulkami, tylko będzie to basen z piłeczkami, właśnie żeby piesek mógł się tutaj w środku bawić. I teraz właśnie może przyniosę trochę piłeczek i pokażę Wam, o co mi chodzi. Oczywiście, jeżeli jesteście zainteresowani tego typu basenem, to też Wam dam linka do niego w opisie i link w komentarzu, jeżeli nie zapomnę, ale w opisie pod filmem, jeżeli jesteście zainteresowani, ile kosztuje i wszystko, i gdzie go można kupić, to tam właśnie zaglądajcie. Właśnie coś takiego miałam na myśli. Zanim rozpocznie się sezon na wchodzenie do basenu, na chłodzenie swojego psiaka, to może nasz piesek wykorzystać to do zabawy. Tutaj możemy powkładać różne piłeczki. Dużym plusem basenu jest to, że wtedy, kiedy go nie używamy, jest zimno i nie będzie do naszej pieski tak z niego korzystać, to możemy go złożyć i zajmie on bardzo mało miejsca. Zaraz Wam pokażę, jak mało. Tyle miejsca zajmie on po takim złożeniu dość na szybko, tak, takim niestarannym, a jeżeli postaramy się jeszcze lepiej to złożyć tak starannie, przyłożymy się do tego, to będzie to tak, jak na początku pokazałam w filmiku, jak przyszedł w paczce, to naprawdę był pięknie złożony i bardzo mało miejsca zajmował. Teraz na ekranie wyświetli Wam się kod rabatowy. Przy zakupie tego basenu, jeżeli zdecydujecie się go zakupić, po wpisaniu tego kodu będzie ten produkt tańszy, tak więc oczywiście serdecznie Wam polecam skorzystać z tego kodu, jeżeli już zdecydujecie się kupić. I w poprzednim filmiku też widzieliście nasze tipi, które Wam pokazywałam i na to tipi też jest kod rabatowy, więc też jeżeli planujecie je kupić, to przy zakupie wpiszcie sobie kod rabatowy, bo ten produkt będziecie mieli właśnie tańszy z kodem rabatowym. I teraz właśnie na ekranie ten kod Wam się wyświetli i jeszcze oprócz tego kody rabatowe znajdziecie w opisie filmu, jeszcze Wam może wkleję je w komentarzu, tak więc jeżeli tutaj w filmiku ich sobie nie spiszecie, to spokojnie, wszystko jest w opisie pod filmem i wszystko jest też w komentarzu, więc tam możecie szukać i linków do tych produktów i kodów rabatowych. Jeśli jesteście też tutaj na sklepie i chcecie, żebyście mieli właśnie produkty podane w cenach w złotych,
Tutaj u góry macie znaczek i zaznaczacie, że do Polski i tutaj też wchodzicie i macie do wyboru adres i walutę, więc tutaj Poland, jeżeli jesteście z Polski, no i oczywiście walutę szukacie sobie złoty. W ten sposób zaznaczacie złoty i zapisać. A już się z Wami żegnam, jeżeli film Wam się podobał, zostawcie łapki w górę i do zobaczenia w kolejnych. A oczywiście latem zapraszam Was na filmiki, gdzie korzystamy z tego basenu i pieski do niego sobie wchodzą, zobaczymy jak testują, na razie jest jeszcze trochę na to za zimno, ale jak już będzie cieplej, to możecie spodziewać się właśnie tego typu filmików, jak już testujemy ten basen z wodą.